Robimy tort. Znowu. Wydaje mi się, że w naszej rodzinie odnalazłam się jako cukiernik. A mamy dwie uroczystości, wszystkie dotyczą 50. I nie są, nie wszystkie to są urodziny. Moi rodzice mają 50-lecie małżeństwa, dlatego Martusia robi tort dla nich. Tak, także z tej perspektywy życzymy im wszystkiego najlepszego, cudownych chwil, szczęścia, w zdrowiu. Wiem, że mama Krzysia z tego Krzysia ogląda, więc wszystkiego najlepszego dla was. Mam nadzieję, że tort będzie smakował, a jak nie, to i tak macie mówić, że spokój. Bo się staram. Nie ma innej opcji. Biszkopty już wyrośnięte, już przecięte. Będziesz dawać masę, czy nie? Nie, teraz ja muszę... Nie, pytam się, czy w ogóle, bo widzę, że wyciągłaś. Jaką masę? No tą cukrową. No właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, czy to robić tak, czy robić to trochę inaczej. Nie wiem, jeszcze... Nie, to z tą masą było spoko, to by wyglądało bardzo ładnie, no nie? No, zobaczę, jak będzie wyglądał tort generalnie. Po torcie dla Mikołaja wiem, że muszę nasączyć bardziej te biszkopty, bo były trochę za suche, więc tutaj nie będę oszczędzała. Trochę się stresowałam, żeby wiecie, tort nie był zbyt wilgotny, ale tutaj już wiem, że trzeba to zrobić nieco inaczej. Że rano zaczęłam piec, jutro idziemy na ten, więc będzie świeżo-cienki. Jutro jedziemy na imprezę. Tort będzie orzechowy, to też nie bez powodu, właśnie taki smak. Bo dostaliśmy od rodziców Krzysia bardzo dużo orzechów, więc w temacie orzechów, skoro je łupaliśmy 3 dni, tata no Krzycha. I tata też łupał dużo. Tak, no a druga uroczystość to urodziny szwagra. Tak. Także Rafałku, dla ciebie też wszystkiego, wszystkiego najlepszego z tego miejsca, dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych i w ogóle wszystkiego co najlepsze, co najwspanialsze i żeby zawsze się ciebie trzymało szczęście. O, to jest. Bardzo ładnie, nie mam co dodawać. O, widzisz, jak świetnie składam życzenia? Także mua, buziaki, ty też masz mówić, że ci smakuje. No i właśnie tutaj mamy te dwie pięćdziesiątki. Dobra, zamysł jest bardzo taki wzniosły, jeżeli chodzi o moje tutaj popisywanie się umiejętnościami cukierniczymi. Tak, tak powiedziałam, że jestem taka super. Więc mam nadzieję, że wyjdzie super. Chlapię ten tort, no ten będzie socysty. Poprzedni mniej moczyłaś, tak? O wiele mniej, bo się bałam, że będzie za mokry, nie? Ale był za suchy. Więc ten namoczę porządnie. Mikołaj teraz się obudził, także Krzyś po niego idzie. Nie wiem w jakiej kolejności to będzie, bo przypuszczam, nie wiem, kominek pewnie ostatecznie, a wersja będzie trochę wcześniej, no nie? Ale gdy oglądacie, to trochę spóźnione. Dzisiaj przekładaliśmy kominek z miejsca na miejsce. I tutaj wam pokażę coś, bo na Instagramie już o tym mówiłam. Natomiast nie każdy, kto obserwuje Instagrama, jest tutaj i na odwrót. Mamy taki gadżet, już do was idę. To są takie 4 kółeczka. Myśmy to testowali. W przypadku takiego filmu najlepsze gadżety, takie najbardziej życiowe, że tak powiem, przydatne w domu z AliExpress, tutaj wam linkujemy gdzieś ten film. I to są takie kółeczka, które podkładamy pod meble, lodówkę, nie wiem, pralkę, wszystko co macie po prostu ciężkiego i chcecie to przenieść z miejsca na miejsce, żeby nie obciążać kręgosłupa. Nie wiem, czy ktokolwiek z was miał taką sytuację, że przenosiliście jakąś ciężką komodę, a potem wieczorem wszyscy zdychali, bo kręgosłup bolał. Myśmy mieli i zaopatrzyliśmy się w coś takiego. To ma generalnie obciążenie do 150 kg, nie wiem czy to będzie widać. Tu ma taką podkładkę, która się obraca, przez co nie niszczy mebli. Te podkładki są na takich kółeczkach. Ja wam dodaję tutaj w opisie link, ale do tych, które my kupowaliśmy. Bo pewnie znajdziecie coś tańszego. Ja przeglądałam, bo chciałam was uszczęśliwić, żebyście mieli jak najniższą cenę, ale... można kupić to nawet 2 albo 3 razy taniej, ale ten plastik, z którego to jest zrobione, jest tak marnej jakości, już jak to widziałam i też czytałam komentarze, że to się w momencie połamie. A ten plastik tutaj jest naprawdę mocny. Sprawdzałam, używamy tego ponad 2 lata. Wiadomo, że nie codziennie, ale bardzo często to się przydaje. I lepiej to mieć w domu, bo potem jak już macie coś przenieść z miejsca na miejsce, to za późno jest, żeby to zamawiać.
i potem się myśli, o szkoda, przydałoby się, no nie? Więc lepiej to teraz sobie ogarnąć, jak teraz są te przeceny listopadowe i tak dalej, bo to jest 11 te sprawy, cały listopad są te promocje, więc warto to mieć, schować w szufladzie i sobie to po prostu wyjąć, gdy będzie potrzebne. Ja zamówiłam w tym miesiącu też takie, bo znalazłam, w ogóle tobie nie mówiłam, bo znalazłam to chwilę temu, takie z kółeczkami, gdzie nie trzeba tego obracać. Bo jak wyjdziemy sobie na dół... Jak to działa, że nie trzeba obracać? To te jadą tylko przód, tył, no nie? No. I potem jeżeli chcecie gdzieś przełożyć, wiecie, pod kątem gdzieś podjechać, to musicie podnieść delikatnie mebel i obrócić te nakładki, znaczy te podkładki w odpowiedni sposób, pod odpowiednim kątem. A teraz znalazłam takie, które mają kółeczka, które są obracane, więc możesz tak jeździć meblem. Tak możesz jeździć, o to w ogóle czad. Ale dodaję wam tutaj linka, tyle że tego jeszcze nie sprawdzaliśmy, dopiero to zamówiłam, zobaczymy i dam wam znać jak się sprawdza, gdy będziemy coś przynosić, bo to jest super, no ale właśnie brakuje tego obracania, no nie? Mhm. Zobaczymy, czy tam to też będzie takie solidne i będzie miało udźwig tak duży jak to. Także do tego jest jeszcze taki podnośnik, ale tego nie używamy, bo on tak może trochę podniszczyć coś. Bo to jest metalowy podnośnik, jak ktoś jest sam, żeby wiecie, podnieść dany mebel i wsunąć to. A my to po prostu robimy tak, że ktoś podniesie krzyż zazwyczaj, podniesie mebel i ja to po prostu wsuwam albo przekładam, no nie? Mhm. To tak, w temacie i dzięki temu przewieźliśmy ten kominek stamtąd. Stąd? Gdzie był ten, gdzie jest ten kominek? Tu. Tak. No. Tak, także fajna rzecz, żeby mieć po prostu w domu. I to wam mówię z perspektywy, że tego po prostu używamy. I do czego żeśmy to używali? Przewoziliśmy lodówkę, którą tutaj nam, zamrażarkę, pralkę, łóżko, komody. Zawsze jak jeździmy z komodami po górze, to na tym. Przewoziliśmy taki wielki regał tutaj z pokoju do pokoju. Teraz ten kominek. No także dużo, tylko działa to po prostu na podłodze, nie na dywanach, nie? No bo to są malutkie kółeczka. Nie mogę tu. No. To Martusia sobie będzie, działać dalej z tortem. Ja idę po Mikołaja, by się obudził. Przycisk nacisnąć, żeby włączyć kamerę. Chłopaku! No, dokładnie. Wie więcej niż nam się wydaje, ale nie słucha, jak mówię mu, nie odrywaj kolejnych kawałków ręcznika. Tylko zaczął je kitrać. Tu. Tu i tu i tu. Skupiona mina. Mogę to schować? Może mama iść kończyć tort dla babci? Teraz tata przejmuje Mikołaja. Bo tata skończył, teraz mama. Proszę. Jest z Mikołajem też, bo on znowu chce am. Mało mam. Jest dokładka. Za dobrze, żeby się dzielić. Groszku tam nie powinno być, ale nie miałam co z nim zrobić. Dam ci groszek. Tylko aż groszek. No, do smacznego. Dziękuję. Ja się zawahałam, bo chciałam do końca ten komplement usłyszeć. Muszę się pochwalić, chociaż pewnie ktoś mi powie, o dlaczego drugi raz dajesz te same kadry, jak przy okazji tego, jak obcinaliśmy Mikołaja. Mnóstwo osób napisało, że używamy tych samych kadrów. No tak, to było to samo miejsce, ta sama czynność, ale nikt nie założył, że byliśmy inaczej ubrani i w ogóle o co chodziło, bo obcina się tylko raz w życiu. No nieważne. Patrzcie, jaki mi piękny wyszedł. Koniec dwóch emocji. Patrzcie, jaki równy. Wykorzystałam waszą radę przy poprzednim filmie i poskładałam sobie tort w tej opasce, żeby go nie trzymać jakoś, żeby się nie rozjechał. I to jest sztos rada, także bardzo dziękuję każdej osobie, która mi ją dała. A teraz będę go tynkować, więc... A, jeszcze miałam coś innego zrobić, bo to słyszałam, że to mam wyciągnąć, bo potem dooglądałam filmik, że... Jak się ma ten tynk do tortu, to tam są takie bąbelki powietrza. I trzeba wziąć sobie taką szpatułę, której ja nie mam. Mam! Taką szpatułę i wszystkie te bąbelki powietrza wydupcyć z niej, robiąc tak. A to nie na powietrze, że i tak? Nie, właśnie. Ona się ma zrobić gładka. I wtedy ona będzie taka, ma być gładka, a nie będzie tych takich krzyż, takich, no właśnie tych bąbelków powietrza. Taki jak kurnik.
Mogłabym to robić o wiele dłużej, ale już mi ręka boli. A ja nie będę się przymęczać. Bez przesady. I tak jest super. Prawda, Mikołaj? No, Mikołaj mi bije brawo. Także... I co, lepiej? Tak samo. Musiałem to strasznie długo robić, a tak jak mówię, nie chcę mi się. Teraz wam pokażę, jak wyglądamy w tym kadrze. Jaki jest śpiący. Tam, co? Widać. Śpiący. Troszkę śpiący. Ale jeszcze walczy. Jeszcze walczy. Michaj, do Sylwestra, dotrzymaj do 12. Broń cię, Panie Boże, nie dotrzymuj do 12. Nie rób. Wyłączysz mi. Mikosław. I popatrz, teraz włączyłeś tak, że wykrywa oka pani mamy. No patrz, jak mamie teraz to idzie. Wtedy to robiła 3 godziny, teraz robi 15 minut. O! O, nic się nie zmieniło. No teraz... muszę pokazywać, że jednak nie jestem profesjonalistą, bo nieprofesjonalista może wybaczają mu błędy, nie? A profesjonaliście nie, więc absolutnie nie robię tego profesjonalnie, to drugi start w moim życiu. To jest tak samo jak z tym rozkładaniem tego kominka. Wydaje mi się, że robiliśmy to godzinę, a poskładałem go w 10 minut. No nie? No. Drugi raz, nie? Mhm. To jest jak z powrotem z nadmorza. Jedziesz bardzo długo, a wracasz chwilę. Także Martusia, dziękuję. Odezwiemy się trochę później, bo mi ręka odpadnie, trzymając aparat i trzymając Mikołaja, który mi tutaj tak ziewa już ładnie. Ale mamy dopiero za 15:06, więc jeszcze nie pójdziesz spać, kochanie. Dobrze? Fajnie mi. No, dobra. I Mikołaj, to. Dam radę. Martusia, kończy ciasto. Zobaczcie, jakie piękne spływy. To nie jest takie proste, żeby to tak spływało. Pewnie za drugim razem będę widziała lepiej. I umiała to robić lepiej. Zacznij od spływów. Tak. Tak, no. Ja myślę, że to tak naturalnie schodzi. Tak, ja też, ale za gęstą czekoladę chyba mam. Bo wiesz, jakbym może zrobiła taką bardzo lejącą, a ona... chcę spłynąć całą tabliczką. Gdzie jest taki ładny? Tu jest taki ładny. To chcemy mieć frontem. Chcę je przeszprejować, bo są w innym kolorze. Się nawiązuje do tego, że się przepiła dzisiejszego. Kominka. Orzesz, pianki lepsze. Wszystko na bogato. Będziesz wyszukiwał ładne orzeszki? Ja myślałem, że to będziesz rzucać. Ale... A, bo ja orzeszki będę rzucać. Dobra, będę szukał orzeszków. To ja idę szukać orzeszków. Widzimy się, jak poszukam orzeszków. Jak Krzysiu znajdzie swoje orzeszki i daje Martusi.